Cześć, siemanko, z tej strony Dawid, witajcie z powrotem u mnie na kanale. Jesteśmy gotowi do drogi i widzimy się na treningu w pewnej drużynie, ale wszystko sobie zobaczycie zaraz w paru przebitkach. Albo czy zostaniemy, ktoś tam zostanie wreszcie? Jasne. Bo oni będą w trening też wchodzić, więc... Ja, okej. Rozwija się, nie wiem, okej. Normalnie, skip, wychodzimy i wycik, jedziemy sobie ogólny rozwój. Uderzenia, przygotowanie, to już nie ma doskonalenia, wiesz, interwencji, ten, on już ma się czuć, wiesz, żeby miał już wszystko w bramce, nie, już żeby był gotowy na każdą interwencję, nie, my dużo tutaj aspekt właśnie taki ciągniemy, że właśnie dużo uderzeń, dużo, wiesz, coś łączenia jedno z drugim, interwencja jedna, druga, nie, nie, żeby, wiesz, nie łączymy, żeby tylko freestyle, pół godziny odpoczywania, tylko właśnie dynamika, wiesz, jazda, wiesz, jedna, druga interwencja, trzecia, wiesz. Thank you.
chodź. Tak, brawo. Brawo. Możesz zbijać? Brawo. Dawaj, dawaj, Gerla, usta. Brawo. 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 Ustawił i dawałbym się ją na zbiciem do boku. No. Tylko żeby przełożyć ją dalej. Tak. Żeby wiesz, jak idziesz, to żebyś ją albo nad poprzeczką walił, albo no. Po prostu i żebyś ciągnął ją do boku. Do boku, no. Dajesz od razu? A, okej. A na przykład teraz miałem. To jest taka interwencja, że w meczu bramkarz musi złapać. No nie, no jasne. Tu już wiesz, nie ma. Jak wiesz, jak już tutaj się rzucają, sparują do boku, klaskają wszyscy. Wiesz. Tu już niestety w tej interwencji najbardziej widać technikę. Technikę i czy daje sobie radę i najbardziej widać, jak już. Thank you.
koleżeńska. No a i byśmy nie byli gościnni. Nie, to ja muszę coś wyciągnąć. Także moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ta perspektywa, gdzie trenowałem w trzeciej lidze, wam się podobała. Jeżeli byście chcieli zobaczyć mnie w innej drużynie, w wyższej lidze, dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, gdzie byście chcieli, w jakim klubie, może mi się oczywiście uda do nich dostać. A w tym momencie jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowanie tego kanału. Oczywiście dziękuję klubowi KS Karpaty Krosno za zaproszenie mnie ogólnie na ten trening i widzimy się w kolejnym odcinku bramkarskim na tym kanale. Siemaneczko!